Hej, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z serii Kasy Clash po polsku. Z tej strony Srupel. Jak zawsze na początku przypomnę wam o subskrybowaniu mojego kanału, zostawieniu lajka, napisaniu jakiegoś komentarza i oczywiście podzielenia się filmikiem ze znajomymi z gildii, z gry i z kimkolwiek innym. A więc przechodząc do głównego tematu, będzie taki filmik bardziej dla początkujących, chociaż nie tylko. Wszyscy mogą się dowiedzieć czegoś nowego, interesującego. A dokładnie będzie filmik o bohaterach naszych, czyli na najważniejszych postaciach w grze, o ich talentach i skillach. Czyli rzeczach, które są naprawdę najdroższe, na które wydajemy najwięcej kasy w tej grze, o ile w ogóle ją wydajemy. Szczęśliwi ci, którzy mają radochę z gry bez wydawania kasy. Bo jak już się zacznie wydawać, to potem się nie można przestać i to jest strasznie uzależniające. Więc odradzam. Osobiście sam staram się bardzo, bardzo rzadko wydawać, może raz w miesiącu niewielkie sumki, część hajsy z YouTube'a, ale to tak, nie tylko. Okej, więc zacznijmy od najważniejszych postaci. Pierwszą z nich jest druid. Kiedyś naprawdę było bardzo ciężko go dostać, ja miałem go chyba po 2 miesiącach grania w tą grę. Teraz go macie za darmo po 30 dniach. Jeszcze nie mówię nawet o tym, że można go kupić poprzez sherdy. Kiedyś nie było Kirby Monstersów, HBM-ów. Trzeba było po prostu farmić dungeona 2, 3, 4, ewentualnie 5, jeżeli się miało silnych bohaterów. Coś o jego skillu. To tak, to najlepiej jest go mieć 4 na 9. Wtedy leczy 5 bohaterów, ale biorąc pod uwagę teraz, że mamy możliwość używania 6 bohaterów na arenie, oraz w przyszłości otrzymania 6 bazę dla bohatera, to będzie trzeba powoli zmierzać do 5 na 9, co powoli robię i jakoś tam mi to idzie. A jeśli chodzi o talenty, ja mam akurat 5 na 5 sprint, to nie jest najlepszy talent do wszystkiego, chociaż bardzo mi się to podoba w wielu rzeczach, jest to przydatne. W mojej akurat w moim przypadku, dzięki temu, druid, że jest najszybszy, chociaż normalnie nie jest powolnym bohaterem, to on tankuje cały damage. Ma dużo życia, sam siebie leczy, jest szybki, więc sam przyjmuje damage, a jak jeszcze dostaje obrażenia, to napełnia się go pasek energii i szybciej leczy. Więc ciężko jest go zabić. I przy okazji, taka jedna rzecz dla bardziej zaawansowanych graczy na arenie. Jeżeli przykładowo druid pierwszy na arenie biegnie, to bohaterowie przeciwnika, którzy atakują na odległość, zaczną atakować druida. Ale jeżeli mój paladyn podejdzie do tych, co atakują normalnie, zwykłą bronią, nie na odległość, to oni nie będą atakować druida, tylko będą atakować paladyna, czyli tanka. Wtedy obrażenia przejdą pomiędzy dwóch bohaterów. I to jest naprawdę pomaga mi. Dzięki temu przeciwnicy, którzy walą na odległość, walą w mojego druida, a ci, co walą normalnie, to walą w mojego tanka, albo ja akurat w tym przypadku używam czempiona, żeby ich stunował, ogłuszał. Teraz drugi, najważniejszy bohater. Tak ciężko stwierdzić ogólnie on, który jest najważniejszy, ale jakoś tak trzeba sobie poukładać w tych najważniejszych, ważnych i mniej ważnych. Tu jednym z takich bohaterów jest oczywiście Thunder God, Zeus. Dlaczego? Ponieważ jego skill atakuje losowe budynki, bohaterów, jednostki, zadając naprawdę dużo obrażenia i ogłuszając na 1,5 sekundy. Dzięki temu można łatwo rozwalać bazy tylko za pomocą tego bohatera, co naprawdę dosyć często się zdarza, że on akurat atakuje swoim skillem środek bazy, czyli tam, gdzie są bohaterowie, wieże i skarbce. I dlatego on jest właśnie bardzo ważnym bohaterem. W HBM-ach się przydaje, w dungeonach. I ja akurat go kupiłem za pomocą sherdów. Nie było to dosyć tanie jak na tamte czasy. Jak już to wcześniej wspominałem, 2200 sherdów. Mam jeszcze filmiki, bardzo stare filmiki, na których farmiłem te sherdy i
filmik, na którym kupowałem Thunder Gada albo Championa, nie pamiętam, bo i Championa i Thunder Gada kupiłem przez sherdy. To jest no 3000, prawie 4000 sherdów. I aha, zapomniałem jeszcze jedną rzecz, najważniejsze talenty dla druida. Oprócz sprinta, który jest mało przydatny dla większości ludzi, bo to naprawdę, jeżeli macie sprint, to tak, jeżeli nie można nic lepszego zdobyć, to możecie sobie zostawić, ale najlepsze dla druida jest Berserk i Revitalize. Berserk jest dobry, ponieważ druid szybko leczy. Szczególnie to jest dobre w boss fightach, jeżeli możesz ogłuszyć bossa na bardzo długi okres czasu. A Revitalize jest dobre na arenie, też dla bossa, w sumie do wszystkiego. Revitalize jest zawsze dobre. Okej. Okay. Paladyn. Ja po prostu kocham paladynów. Dobra, znowu pominąłem bohatera i zapomniałem powiedzieć o Zeusie i najważniejszych talentach. Ja mam akurat jeden z lepszych. W sumie wydaje mi się, że to jest najlepszy talent. 5x5 Revitalize, czyli że ma pełny pask energii, od razu przy pierwszym uderzeniu wali swoim skillem. Inne? Oczywiście można mieć Berserk. Można mieć także Wargat, żeby zwiększyć damage. Chociaż ja tam nie preferuję tego. Bo wystarczy zwiększyć skilla, level i to już samo idzie w górę. Dla mnie tam wystarczy to. Okej, okay, przechodzimy dalej. Paladyn jest to, według mojej opinii, najlepszy tank. Nie biorąc pod uwagę teraz Minotaura, bo on jest też niby tankiem, ale to pomińmy. Ponieważ jest niedostępny dla większości osób. Więc Paladyn był pierwszym legendarnym bohaterem, którego zdobyłem chyba po miesiącu gry. Urodził się z tym talentem, z Berserkiem, chociaż wcześniej miał taki niby cooldown time, który nie powinien być. I oni już to naprawili. I to to było. To było coś takiego, że jak miał pełny pasek energii atakował, to nie mógł użyć swojej umiejętności. Musiał czekać kilka sekund od poprzedniego użycia. Ale wciąż był super fajnym tankiem. Naprawdę, to jest bohater, który ma największą ilość życia w grze. Ma przeciętną prędkość atakowania i szybkość poruszania się. Niski damage, co czyni go słabym w HBM-ach. I w sumie, no tylko w HBM-ach, bo i w raidach, i na arenie, i w boss fightach można używać go. To był bohater, który mi pomógł naprawdę pokonać bossa 1 i bossa 2. Dzięki niemu właśnie byłem w stanie to zrobić. I przechodzimy dalej. Pumpkin Duke. Bohater. Aha, jeszcze jedna rzecz a propos paladyna, tak? Ciągle zapominam coś dopowiedzieć o wszystkich bohaterach. To jest najtańszy, legendarny bohater, tego można kupić za pomocą sherdów. Niektórzy specjalnie zużywają sherdy, żeby go kupować i zwiększyć swój might, jeżeli nie mogą po prostu wylosować ich za pomocą gemów. I najlepszy dla niego talent to Stone Skin, Revitalize. Berserk też jest dobrym talentem, bo cały czas może używać swojej tarczy. Wtedy ten jego prędkość atakowania jest bliska 1000, jakoś tak. Tutaj mamy Pumpkin Duke'a. Tylko za pomocą gemów go można zdobyć. Ewentualnie w trakcie jakiegoś eventu. Które się zdarzają bardzo rzadko i wątpię, że się zdarzyły jeszcze raz w przeszłości, bo to były eventy związane z Wielkanocą. To z tego, że drugi taki sam event był jakieś kilka tygodni po Wielkanocy, ale kogo to obchodzi, hajs się zgadza. Jeden z ważniejszych bohaterów w grze. Jego skill jest niespotkanie ważny we wszystkim, po prostu do wszystkiego. To jest bohater, którego możecie używać wszędzie. Najlepsze talenty, Revitalize, Berserk. I to się zaczyna wojna, jedni wolą ten talent, drudzy ten. Jak dla mnie, Revitalize jest o wiele lepszy, bo to jest się przydaje do wszystkiego. Berserk przydaje się głównie w bossie i w innych rzeczach jest to lepsze niż inne talenty, ale wciąż przegrywa z Revitalize'em. Jego skill to jest tak, jak dla mnie 7-9 to jest minimum. Naprawdę zajęło mi to dużo czasu, z 6-9 do 7-9 zajęło mi to miesiąc, żeby wyfarmić te wszystkie sherdy. 10 tysięcy sherdów dokładnie potrzeba. No ale udało mi się, jak widzicie. Wiele osób bierze go do 8, 9 i 9, 9, czyli maksymalnego.
Ale ogólnie to trochę mija się z celem wyżej go brać. Ja na razie oszczędzam szerdy na Cupida, którego nie mam. Aha, w sumie jeszcze Heavy Blow. Heavy Blow to jest dobry talent do wszystkich platform, jeżeli chcecie być dobrze w boss fightcie. Champion. Champion? Strasznie nisko oceniany bohater. Mi świetnie pomaga na arenie. Co prawda ogłusza tylko trzech przeciwników, ale aż na 3 sekundy. Jest tylko kilku bohaterów, którzy mogą ogłuszyć na 3 sekundy. Jest to Executioner. Jest to Dryad, czyli jeden zielony bohater, jeden niebieski. I żeby ogłuszenie na 3 sekundy, musisz zdobyć ich, podnieść ich skilla na 7, na 9. To naprawdę wymaga dużo shardów i jest po prostu stratą ich. A tu od razu, od samego początku, on na 3 sekundy ogłusza i to jeszcze trzech przeciwników. Ja mam akurat dobry talent, bardzo dobry, 4 na 5 Revitalize, co mi naprawdę pomaga w boss fightie. W sumie levelowanie go wyżej niż nawet już 120 level. Ja poszedłem na 140, bo nie miałem nic innego dobrego. To już się trochę mija z celem. Najważniejsze jest, że mógł przeżyć w bossie, na arenie, w dungeonach. Spirit Mag. Coś o nim wspomnę, chociaż gracze, którzy nie wydają kasy, może to ich nie obchodzić. Jest to, kiedyś był to super mocny bohater, potem był trochę słabszy, potem był znowu super mocny, tak ciągle ten balans się zmienia, raz jest lepszy, raz gorszy, zależnie co wprowadzają do gry. Akurat jak się go podniesie na 7 na 9, to jest bardzo dobry, z każdym jednym skillem wyżej, a tylko jeden cel więcej, zdaje więcej damage'a. Najlepsze talenty? Revitalize, Berserk, a także inne talenty, które zwiększają jego życie, zwiększają obrażenia, które zdobywa. Wargat jest też dobry. W sumie jego wszystkie talenty są uniwersalne, zależy do czego go używacie. Raczej w boss fightie słaby jest, na arenie rzadko się go używa, chociaż jak się ma 5 of 5 Revitalize, czyli 5 na 5, to że ma pełną energię, to wtedy można go używać, a tak to jak dla mnie ma mało życia i to jest jego największą wadą. Ninja. Ninja, czy ja wylosowałem ninja, czy go kupiłem za pomocą shardów? Już totalnie też nie pamiętam tego. Ale kiedyś ninja był bardzo fajnym bohaterem, potem się stał coraz słabszym, coraz słabszym. Jedyne, do czego mi się teraz przydaje, to HBM-y. Kiedyś mi się przydało do HBM-u, bo to jest bardzo szybki i ma wysoki damage. Jego skill jeszcze większy damage zadaje, obrażenia. Ale do dzisiaj go jedynie używam na arenie. Najszybszy bohater. Dużo damage'u i jeszcze więcej z jego skilla. Immortep. Aha, a propos jeszcze ninja. Wiele osób używa go, znaczy niektórzy używają go w boss fightach, jeżeli ma talent Heavy Blow, bo jego prędkość atakowania jest 800, co jest prawie najszybsza, jedynie szybsza jest Grizzly Reaper. I dzięki temu po prostu może łatwo ogłuszyć bossa, żeby zaczęło się po prostu to ogłuszenie trwające 3 minuty aż. Więc to też taka wskazówka dla lepszych graczy. Immortep. Ja mam Berserk. Może być dobry Revitalize i jakiekolwiek inne talenty. Uniwersalne, dobre talenty dla niego. Powinien podnieść jego skill do 4 na 9 przynajmniej. Jest super dobry w HBM-ach. Trochę na arenie, chociaż nie do końca. W raidach i w dungeonach przydatny. Ale też. Tak średnio. Ja używam do raidów tylko 4 bohaterów, których mam na razie odblokowanych z XP. Jego umiejętność jest w porządku, bardzo w porządku, ponieważ to jest tak zwane AOE, czyli że umiejętność obejmuje pewien obszar, zadaje losowo damage, nie musi go zadać. To nie jest tak, że co pół sekundy wali tyle i tyle. Tylko raz może zadać damage, raz może nie zadać, raz może ogłuszyć, raz może nie ogłuszyć. Wszystko jest losowe.
Succubus, jeden z ważniejszych bohaterów, szczególnie jeśli chodzi o arenę bossa, redukuje damage i zmniejsza życie o tam 20 ileś procent, może dojść chyba przy 9 na 9 o 40%, o ileś nie mylę. Przy bossie zmniejsza damage, co jest naprawdę pomocne, jeżeli nie można ogłuszyć bossa. A także, co ciekawostka taka, w boss fightach obrażenia są obniżone o... są zablokowane na 35 tysięcy, że po prostu jak boss ma tam kilkadziesiąt miliona życia, nie wiem jak to odmienić, coś mi się pokiczkało. To po prostu, żeby to nie było zbyt mocne. Tak po prostu, bo przekupicie Pumpkin Duke'u, bo został zabity w parę sekund, czy tam w kilkanaście, jakby nie zablokowali maksymalnego damage'a. Skill 3-9-4-9 jest w porządku, jak dla mnie. Talenty, oczywiście Revitalize, niektórzy mieli sprinta na arenie, że szybko dobiegła i zaczęła atakować. Berserk też się wydaje być dobry. Inni bohaterowie, których ja mam, Snowzilla, ma dużo życia, dużo ataku. Jego skill jest najbardziej przydatny przy boss fightie, ponieważ co pół sekundy rzuca śnieżkami i jeżeli dobrze pójdzie i możecie osiągnąć limit obrażeń, czyli 35 tysięcy, to po prostu w przeciągu 5 sekund chyba zadaje 300 tysięcy obrażeń. Sam ten jeden bohater, więc to jest bohater, który zadaje najwięcej obrażeń, jeżeli osiągniesz ten górny pułap. Bohaterowie, których nie mam, to są Atlantico, kolejny tank. Ja za nim nie przepadam w ogóle. Jedyny dla niego dobry talent to jest 4x5 albo 5x5 Revitalize. Chociaż to jest najwolniej atakujący bohater. Czasami może zginąć, zanim zdąży chociaż raz uderzyć. Więc to też taka jedna wada tego bohatera. I coś innego. Kiedy Atlanticor użyje swojej umiejętności w jej tarczy, która odbija cały damage, ty użyjesz na swoich bohaterach Guardian Angel, którzy po prostu robi to, że oni nie dostają żadnego damage'a. To tak się składa, że po prostu twoi bohaterowie zginą, będą dostawać damage od Atlanticora. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy nie, ale oni to powinni naprawić, tego jestem pewien. Grizzly Leaper, dobry do HBM-ów, dungeonów i raidów. I to chyba wszystko. Najszybciej atakujący bohater. Teraz trochę przyspieszyłem, pomijałem wiele ważnych aspektów, bo teraz na mnie gildia czeka. Zaczyna się właśnie boss fight. Jeżeli chcecie dołączyć do tej gildii, napiszcie do mnie na Line. To jest aplikacja do czatowania. Można pobrać z Google Play'a albo z App Store'a na iOS. Wystarczy wpisać Line, czyli linę, tak dokładnie literując po polsku. Zakładacie konto, szukacie poprzez ID sru.pl. Piszecie do mnie wiadomość, ja tam was dodaję do czatu gildii, przyjmuję waszą aplikację, a także mogę was dodać do czatu dla moich fanów, dokładnie. Czatu, gdzie jest ponad 60 mile nastawionych osób, które zawsze wam mogą pomóc w grze, doradzić. Naprawdę dobrzy gracze z top 100, top 20 nawet. Więc dzięki za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce. Sru.pl